18 lipca w budynku Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Akwarium odbyło się spotkanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Obrony Narodowej Senatu RP. Głównym celem tego spotkania jest, żeby zapoznać senatorów i posłów z potencjałem polskiego przemysłu stoczniowego tutaj na terenie Gdyni, żeby pokazać, że ten potencjał to jest ogromny, że się odbudowuje. Mogę tutaj stwierdzić, że zeszłoroczna sprzedaż tej grupy przemysłowej i tych firm, które tutaj funkcjonują, to jest około 2 miliardy złotych. To jest niebagatelna suma. Tworzymy tutaj wspólnie najnowocześniejsze produkty, zarówno dla potrzeb nowych budów, potrzeb offshore'owych, remontów cywilnych, remontów wojskowych i przygotowujemy się również do wykonywania potrzeb nowych budów dla polskiej marynarki wojennej. No poza oczywiście prezentacją tego, co zrobiliśmy, już wskazanie na możliwości i perspektywy tego, co bylibyśmy w stanie, chcemy zaoferować tak naszym klientom, partnerom, jak i innym interesariuszom. Mam na myśli również tutaj najbliższe otoczenie gospodarcze, Trójmiasto jako takie i szeroko rozumianych interesariuszy. W Gdyni mamy dzisiaj na tym terenie ogromne inwestycje, ogromne wyzwania technologiczne, ogrom zleceń. Dla porównania w stoczniach związanych z Agencją Rozwoju Przemysłu tu w Gdyni i na Wybrzeżu Zachodnim pracuje 3000 osób i generowany przychód jest na poziomie 1 600 000 000 zł. A Stocznia Gdańsk to 2000, około 2000 osób i przychody na poziomie 250 milionów. To już pokazuje zupełnie inną skalę efektywności i inne perspektywy. Stały wzrost wyników finansowych Stoczni Nauta pozwala optymistycznie patrzeć w jej przyszłość. Ale przychody to nie wszystko. Ważne jest to, że umiejętności technologiczne, umiejętności biur konstrukcyjnych, zdolność do remontu nowej generacji statków, zdolność do współpracy z wysoko zaawansowanymi technologicznie partnerami. To daje ogromne szanse, daje podstawy do dobrego myślenia o perspektywie dla tego podmiotu. Jesteśmy uczestnikami dialogu technicznego, chociażby w projekcie ostatnio uruchomiony, mianowicie budowa okrętów nadwodnych. To, co chcemy osiągnąć dzisiaj, to pokazać, że jest potencjał, można go wykorzystać. Wydaje mi się, że ta wizyta ma bardzo ważny wydźwięk i znaczenie. Nie jest tajemnicą, że Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej uruchamia po wielu latach przerwy projekt nowych budów, okrętów. Tym samym ten kontakt i relacje z potencjałem krajowym, on siłą rzeczy ograniczał się wyłącznie do projektów remontowych. To są zupełnie inne projekty. My dzisiaj chcemy przekonać, wydaje mi się, że to jest możliwe, że jesteśmy na dobrej drodze, że jesteśmy dobrym partnerem, realizujemy bardzo skomplikowane, zaawansowane technologicznie projekty cywilne. Często z tym innowacyjnym elementem nasza współpraca z nauką, co chcieliśmy dzisiaj pokazać, też ma tu znaczenie, że nie tylko będziemy w stanie rozmawiać, ale będziemy w stanie wspólnie się przekonać do tego, że wspólnie jesteśmy w stanie zrealizować te projekty z wykorzystaniem naszych zasobów. Czy my upatrujemy rozwoju przemysłu stoczniowego w trzech dziedzinach? To jest rozwój budowy jednostek specjalistycznych, budowa konstrukcji offshore'owych i oczywiście wszelkie realizacje wykonywane na zlecenie marynarki wojennej. A sądzę, że to dzisiejsze spotkanie, pokazanie naszego potencjału, także dobrej współpracy ze środowiskami naukowymi Trójmiasta, pozwoli na lepsze przeprowadzenie dialogu technicznego, na sprawniejsze podjęcie decyzji z uwzględnieniem potencjału Nauty. Stocznia Nauta nie ukrywa, że upatruje swoje szanse w projektach i budowach zaawansowanych technologicznie jednostek specjalistycznych. Jednym z możliwych kontrahentów jest polska armia. Dzisiaj MON jest bardzo istotnym naszym klientem, współpracę z MON-em doceniamy. Mocno pracujemy i przygotowujemy się do realizacji kolejnych projektów, które z punktu widzenia potrzeb marynarki wojennej, budżetu i możliwości wydają nam się dużymi wyzwaniami, ale też i najistotniejszymi z naszego punktu widzenia projektami, które chcielibyśmy wdrażać. W
tym celu też pracujemy w ramach grupy, jak również pracujemy z partnerami zagranicznymi, gdyż jesteśmy przekonani, że realizacja tych trudnych projektów będzie wymagać wsparcia tychże partnerów, będzie wymagać transferu technologii, ale co najważniejsze, co chcę podkreślić, jest możliwa realizacja tych projektów w Polsce, budowa okrętów wojennych na rzecz marynarki wojennej w Polsce, przy tym wsparciu partnerów zagranicznych. Na to bardzo liczymy i będziemy w tym celu robić wszystko, co w naszej mocy. Takie spotkanie raczej tworzy jakąś atmosferę wokół tego tematu i to liczymy na to, że ta atmosfera będzie dobra. Natomiast zlecenia będzie generował nasze możliwości techniczne, intelektualne i produkcyjne.